We Made Presents Mir 4. Dobra, ciśniemy drugą część. Chcę mieć z bani tę gierkę, a w sumie to interesuje się, jak to wygląda dalej. Jak słyszycie, jest muza już w tle. Czyli wróciłem do siebie. Dawaj. Serwer bodajże EU12. Dobra. Nie będę testował innej postaci. Wcisnę dalej tym spirem. Nie wiem, ja zaraz zobaczę, jak się ta klasa w ogóle nazywa, żeby... O, jaki mam MS. Czekajcie. A, to nie ma nazwy, czy co? Dobra, to weźmy nową. A, Lancer. Lancer on się nazywa. No tak, a... Gra Lansą. To jakby wszystko gra. Dobra. Ciśniemy w gierkę auto. Jakże ktoś nie oglądał pierwszego odcinka, to w sumie to wszystko się robi samo praktycznie. Oprócz decyzji na temat tego, który tam ewentualnie część, którą założyć na siebie, który skill nacisnąć, to też nie do końca. Na razie wszystko samo. Trawkę można ciąć. Ohoho. Fajosko. Wszyscy mają te same smoki, widzę. Spirity. Ale to jakby było do przewidzenia, że skoro dali za darmo, to wszyscy będą je mieli. Da się to oddalić trochę? Nie da się. Da się przybliżyć. A oddalone już jest na maksa. A może to i lepiej. Więcej by grafiki zżerało. Jak widzicie, sporo ników jest ruskich, takich ruskopisanych. Co było do przewidzenia, jeżeli chodzi o MMORPG, mobile. Zazwyczaj są to ruskojęzyczni gracze w Europie. Na początku gra trochę Polaków, a potem zazwyczaj zostają tylko Ruscy. Widziałem tu, ktoś pisał w poprzednim odcinku coś tam po angielsku, no to wróży to, że są nie tylko Ruscy, ale ciężko na tę chwilę mi powiedzieć. Tu niby, zobaczcie, jest jakieś party, można dodać kogoś. A, od 10 levela, dobra. Duel. To jak będę miał 10 level, to zobaczymy, o co chodzi z tym party. Mam nadzieję, że w tym odcinku się uda dobić do 10. Nie wiem, jaki tu jest level cap. Pewnie jest tutaj gdzieś jakaś lista albo coś w tym stylu. Aha, tutaj są jakieś, jak w Lineage'u, kłanianie się, tańczenie i tak dalej. Dobra, to są tak. Karma, system, a jest ranking, ale to jest od 10 levela już będziemy wiedzieć, jaki jest level cap lub ewentualnie który level zdołali osiągnąć po prostu na tym serwerze. No co, no pewnie 60 taki jakiś, 55 na starcie, nie? Chociaż nie wiem, naprawdę. Nie wiem, mil 4, ile tu jest, jakby, że tu jest świat i tak dalej. Na razie robię auto questy. Obtainet 60 Vigor Pills. To na szczęście... Nie, ja chcę to na początek. Czyli co? Ile teraz mam tego? No spoko. Czyli jest enabled? Jest. 100% więcej expa. Spirits razy 1,5 przez godzinkę. Coś tu mi się podświetliło, to zobaczymy co. Auto equip.
A, tu chce mi pokazać te pilsy, które dostałem. Olewka. A tu nic na razie. Dobra. Fajnie by było zrobić live'a nawet z tego, ale zobaczymy w przyszłości. Nie wiem, po tym odcinku, czy będzie jeszcze jakikolwiek sens. Na razie to nawet mógłbym rzec, że delikatnie się jaram, a to będzie za 20 minut. Zobaczymy. O, skoczył mi power. Ojo, no. Dobra, mam jakieś materialsy. Wpadły. Trening. Procent szans, także not obtained. No, mogę sobie HP jeszcze ogarnąć, też 100%. Spell def. MP. Dobra, czyli warto zbierać te różnego rodzaju trawy i tak dalej. Coś mam jeszcze tu w ekwipmencie. Alright, to właśnie to. Przydałby się jakiś mount, pani Gierko. W ogóle myślałem, że się preregistrowałem w tej grze, to coś powinienem dostać. No to, tak naprawdę to nie przypominam sobie, żebym cokolwiek dostał za to, że byłem zarejestrowany przed startem. Ale to nic. Level 7, także zaraz odsłonimy ranking. Na levelu 10 bodajże. Collect Cannibal Plant Root. Mamy 4 z 10. To mamy chwilę, żeby sobie tutaj coś tam obejrzeć może nawet. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Zobaczymy ten klan. No name. Discord. This is no... Dobra, same jak widzicie ruskie, nie? PvP skład. Nic tu nie widziałem takiego, żeby było cokolwiek po polskiemu. I być może nie na ten serwer doszedłem, co trzeba. A być może w ogóle żaden Polak nie gra w tę grę, bo też jest taka szansa. Dobra, mam complete. Level 8. Soja! No byłyby jaja, gdyby mi się chciało. Gdyby mi się chciało ten. Gdyby mi się. O! Spróbujmy te questy inne. Defeat Black Cloud. Gdyby mi się chciało tam trochę poudawać po tej gadki. Aha, to nie będzie w auto. Oho, ho. To zobaczmy. Czy nie ma po prostu tej Black Cloud i dlatego? Savage.
Aha, tu auto mining. Ekstra, nie? Czyli jak zostanę w AF-ku, to tak naprawdę mógłbym sobie kopać w tym czasie, zbierać masy. Elegancko, powiem wam szczerze. Chciałbym co prawda zrobić to bardziej. Nie da się przeczytać, o co chodzi. Dobra, to na razie póki nie ma, będziemy naciskać najwyżej to Black Cloud, żeby znaleźć. Szkoda tracić czasu, nie? Można zlevelapować w tym czasie. Łucznik jakiś, widzę, stoi. A nie, też ze spirem ktoś, tylko z jakimś takim, kurde, już ładną sieksą. Dobra, trening mi wpadł. To sobie... Evasion Accuracy. Alright. No spoko, w sumie to mi się podoba, że można sobie podkręcać tylko za hajs i za materiały. Nie wiem, jak się na tym wychodzi docelowo, ale tak na pierwszy rzut oka spoko. Fajna opcja. Spróbujmy tego. O, jest. Black Cloud. To jest Black Cloud. Aha, jest jakiś bosik taki pseudo. Dobrze, że kliknąłem przez przypadek. Czy chyba nie przez przypadek, bo chciałem tak tam kliknąć. Tu jest coś do wzięcia. Medytacja. Dobra. Fajne, fajnie. Macy są do zebrania po prostu tak sobie. Ale to nie teraz. Lecimy dalej quest robić. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda i czy to zielone coś to też jest mining, ale jest, jest. Ciekawe, ile osób gra w tę gierkę. Tego nie zobaczymy tutaj, ale może na tym 10 levelu będzie coś widać. Dobra, tutaj po prostu się upgrade'uje swoje skille. Już nie mam czym, że olewka. Kolo, 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 kolo. Nio, 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 nio. To on sam nawet wyskakuje, także nie trzeba nawet się bardzo przejmować. A może i nie sam? Dobra, czyli trzeba... Muszę romsy pozbierać. Pozbieramy. Tak, dawaj temu szrony. Oddajesz mu szrony? Nie chcą zniechęcać chyba graczy, żeby było od razu widać ranking. To
trzeba pograć do 10 levela, żeby dopiero zobaczyć ranking, że tam już są maksy po jednym dniu grania. Dobre. Coś tu powpadało? Nie. Dobra. Dragon Tail mi wpadł. Pokomotki nawet też przy okazji, nie są jakieś takie sztampowe, typowe, że są, nie wiem, wilki, niedźwiedzie, tylko żaby. Spoko. Zabijemy. Oficer Chwadun. Red Boar. To tak nie do końca się sprawdziło z tym, co powiedziałem, bo typowo jednak. Materiały cały czas spadają. Można sobie śmiało upgrade'ować. Nie widać, ile serwerów jest. Widać tylko nazwę. A pewnie jest kilka na tych samych mapach. Magic Stone. Kolejna opcja do robienia powera i do rzeźbienia hajsu dla nich. Dobra, dobra, dobra. A, miałem jeszcze. Dobra. A nie, jest już założony, dobra. To lecimy dalej. Tu jeszcze coś z treningu. Awakening. Dużo tego jak na początek, jak się jeszcze nic nie kuma, ale to właściwie standard w każdej gierce. O, tam coś na koniach zasuwają, to pewnie zaraz będę miał mounta. Grimmischer. Dobre. Coś tutaj powoli dochodzi, że nie jest tak, że nie. Market, kodeks, no kodeks to się spodziewałem. Forge, Conquest, Mysterious, Portal, Rights, Ranking jeszcze brakuje. To jest karma. PvP, Friends, Bounties. Aha, to tutaj ktoś za peki jest ganiany pewnie. Spoko. Kumbaya.
sporo tego wpada. I za każdym razem się świeci, jak coś wpadnie do baga. Czekajcie chwilę. To tam rybo. Dobra, jestem. Ale zdążyłem nawet, bo nie zdążyłem na F-ku rozwalić te mopki. No to tak mówię, to by była dobra gra na live'a, tam no dwie godzinki pogadania, to samo bije. Ja robiłem zresztą live'y z takich klan. Create, join. No patrzyłem tu już, nic dla mnie tutaj nie ma. Jest coś z Discordem, ale nie wiadomo co za kraj. Rusia, No Name, Lotus Dead. Evil, Ups, Abyss, Darkstar. Żeby było chociaż coś napisane, że coś angielski, albo nie wiem, albo coś w tym stylu, to bym od razu... A tak to co? Ruskie, Brazil, Turki. No jeszcze poszukamy później, może jakiś tam polski klan się trafił, ale w sumie po co mnie to, jak ja i tak nie będę grał w tę grę. Tak jest, nie będziesz grał w tę grę. Kopa chce mi sprzedać. Tak, ustawiłem sobie na lajcie. Sort bar. Dobra. No sporo tutaj jest różnych dziwnych opcji, z którymi się nie spotkałem wcześniej. Physical Death sobie podniesiemy. Co tutaj jeszcze jest? Spirit Deploy. A to mogę mieć drugi już Spirit. Nieźle, nieźle, ale nie mam żadnego. No spoko, fajnie. Join Clan to też nie. Achievements. Spoko. Dawać mounta, żeby było szybciej, a nie. Coś tu mogę użyć. Czy wszystko jest? Missions, request, move. I kodeksy się odsłoniły w końcu. To chyba wszystkim znany temat. Po prostu zbiera się różne itki i za to się dostaje, jak się zbierze pełną pulę. Dostaje się nagrody, tak? W postaci powera. Ego! I nie wiem, o co chodzi tam z tymi questami, bo... O, jakieś pajączki.
I też fajnie wyglądają, zupełnie inaczej niż zazwyczaj. A nie da się nic nacisnąć. Ale czesze, co? No zrobimy ze 30 minut, ale nagram od razu następny odcinek, żebym miał na wrzucenie następnego. Nie powiem, bo gdybym miał lepszy telefon, to to całkiem fajna giera jest. No co prawda, no jest to auto, takie typowe auto, ale ja już się do tego przyzwyczaiłem, będąc jakimś tam, nazwijmy to, starym graczem mobilnym. Właściwie od samego początku gram mobilki, gdy tylko była możliwość zagrania już w normalne, tak zwane gry. Już ze 2 lata nagrywam na kanał też, muszę sprawdzić, kiedy pierwszy raz nagrałem. Bo może jakaś była, może była jakaś rocznica, ja nawet nie ogarnąłem. Ciabo, ciabo! No dużo tych ludzi, bo zobaczcie, za każdym razem w różnych miejscówkach i zobaczcie, ile ich jest. Także jest na razie chętnych do grania. Dobra, jest coś, skille do upgrade'u. Od razu to zrobimy. No, tu są. Jest mi to obojętnie, które, dlatego że w sumie to same się naciskają. Shingi Zara! Jeszcze gdzieś wyżej trzeba skoczyć? Nie, jest dobrze. Go down tam było napisane. Down the energy. Tu już widać, jak mi laguje telefon, nie? Yogi so! Training. Dobre, nie? Juhu! Tak? Wszystkie sobie podkręcimy. No to już widzicie, no jest kolejna rzecz, która jest do zrobienia, tak? No wyskoczysz stąd, Rysio? O. No nareszcie, Ryś. Dobra.
30 minut już mam, to by wypadało trochę kończyć. Obliczyłem sobie, że mógłbym 32 spróbować nagrać. To tak pociśniemy, no 31. Fajnie by było, żeby można było spróbować, wiecie, zrobić live'a z tego, ale czy to ma sens? Czy byłoby chociaż parę chętnych osób, żeby to oglądać? Nie wiem. Jest tutaj sporo rzeczy do zrobienia, sporo rzeczy do odkrycia, sporo rzeczy do nauczenia się. Ja sobie tak na razie pykam po prostu standardowo, jak to ja. Zbliżamy się ku końcowi, no jest to drugi odcinek, myślę, że będzie i trzeci. Chyba, żeby się okazało, że no totalnie nie ma odbioru do tego, żeby tą gierkę pokazywać. To wtedy skończymy i nie będę już tego robił. Na razie na tę chwilę naprawdę jestem na tak. Mimo całości w autoplayu jednak gra mnie się podoba na tę chwilę i myślę, że będę próbował na pewno nagrać kolejny odcinek. A czy mi się uda? Zobaczymy. To co, wejdźcie na inne filmy, dajcie łapę, dajcie suba. Jak nie, to nie. Nara!